Dzień dobry, moi drodzy. Pora zawalczyć o zbroję Kaledora. Wrogie siły... umarli. I to tacy mocniejsi umarli. Grobowa Sraw, Krwawy Rycerze, Netoperki, Maksymilian, Potworny Rycerz. I co my mamy? Mamy kawalerię, mamy trochę... Imrik wyzywany bezczelnie przez wampira, krwawego smoka, zbroi do walki, by bronić czyli swoich przodków. Radowcy i Pretzfar wybrano wersję ubrawca, miejsce bidonową, nawet teraz wami do się rękawicy, który mrazwa dla ojczyzny Imryka, w czasie pozyskania rękawicy, zbroja Kaledora odzyska pełnię mocy i jest wspierany przez wodniaków. On, moi drodzy, nie ma możliwości oswału. Ja się ustawię tu. Znaczy, ja się co. Generalnie to ja się cofnę, moi drodzy. Kawalerii myślę, czy by nie rozstawić tu i nie puścić tędy. Zobaczymy, jak się sprawią w walce z Rycerzami. Ogólnie pokazuję cię tutaj. Widzę mi. Jednostki, jeżeli kurde bele makrele, jeju, być może będę musiał poświęcić moją kawalerię albo puścić do przodu Imrika. Który lata na gwiezdnym smoku. Szkoda, że nie mamy czarodzieja, moi drodzy, bo wówczas byłoby o wiele, o wiele, o wiele łatwiej. W każdym razie coś mi się zdaje, że to jest najtrudniejsza bitwa Imryka. Coś mi się tak wydaje, że to jest najtrudniejsza bitwa Imryka. Ojeju, 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 ojeju. Mogą mieć jakąś artylerię, jakiś moździerz wrednie ustawiony, z tego co widziałem. To będzie bolało, jeżeli coś takiego mają. A czy ty wrzucasz zaklęcia, czy po prostu walczysz? Nie, jesteś rycerzem, to raczej walczysz wręcz podobnie jak Imrik, chociaż Imrik ma umiejki porównywalne do zaklęć. Pytanie. Kto będzie tutaj się bronił, a kto atakował? Bo jeżeli ja atakuję, to je bym atakował, to ci i ci by mieli mnie z flanek. Ci tutaj i ci tutaj. To ja wolę puścić Imrika tak, kawalerię tak, by wymusić go do podzielenia sił, a wówczas zaatakować w centrum. Chyba. Brzmi jak plan. Albo czekać, albo sprowokować go do ruszenia na mnie i się wybronić żelazną linią moich tych tutaj. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Przecież ta bitwa powinna mieć w przeciwieństwie do bitew ze smokami wstęp jak fabularny. Ojeju, jeju. Wszystkie elfy wysokiego rodu, niezależnie od pozycji społecznej, muszą do końca bronić Ultuanu. Zgadzam się z tym. Będzie wstęp jak fabularny. So it is true. The Blood Dragon dons the lost heirloom of my bloodline. His minions may be many, but when he falls, his control will crumble, along with his shambling minions. The stench of gunpowder and brine is thick in the air, for the fiend brings undead artillerymen of the sea. Already they have dragged their rickety cannons onto the field. We must be wary of their bombardments. And what is this?
He has brought some Druki thralls to battle with him. This vampire certainly knows how to get my attention. This indignity must be met with all the rage of Kalador. The vampire wishes to drink the blood of my allies, the mighty Drakes. But he will do no such thing. I shall defeat him and send him and his minions back to their graves. With Vala. Dobra, pauza. Pokonaj sługi krwawego smoka, następnie zabij bestię. Co to jest? Korsawe w czarnych ark, korsawe w czarnych ark. Banda artyleryjskich zombie, banda artyleryjskich zombie, artyleria. Jaki oni mają zasięg ogólnie? Czy coś z ich tego mamy nie w zasięgu? Moździewa. Jaki mają zasięg moździewy? Bo myślę, żeby tych wyeliminować jako pierwszych. Moździewy nie mają mnie w zasięgu. Wy się cofnąć. Broń Boże, nie uciekać. Eradicate them! As you say. Boom. Blessed by Paul. Prince Imric. Lions! Okej, teraz krwawy smok występuje do ataku. Love and Seagull! Azur, attack! Thank you.
Dobra, cofnąć się. The Phoenix rises. Ty również unieś się. Unieś się w powietrze. I seek glory. Cofnij się. Locating. Draw back. Blessed by ball. The glory of Imrich. We go. Dobra, tu się ustawić. Forward. Loyal. Asa, move. Death to all. All Kalador! Dobra, wy... As you say. Skupić ogień na tym spoku. Większość artylerii pokładowej jest już zdjęta. A Imrich jest, moi drodzy, koks i kosiarz. Da radę, moi drodzy. Wampir padł. The dragon's roar. Dobra, Imrich, już zrobiłeś swoje. Pull back. Wycofaj się. Imrich już zrobił. Chociaż jeszcze Imricha trochę wykorzystał. Dobra, mamy to, moi drodzy. Yeah.
Imrik się ładnie spisał w tej bitwie. Pomimo braku czarodzieja, wy się bardzo ładnie spisaliście. Wy również nieźle, wy pięknie. Wy nieźle, wy słabo. Oczywiście tutaj krwawi rycerze zebrali śmiertelne fniwo. Dobra, to mamy Imrika zakończonego. Mazdamundi, Krogard, Erunikanin, ale to już w następnych odcinkach, to moi drodzy. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.